Dzisiejszy wypadek wydarzył się po godzinie 10, Galicja 10.20. Zgłoszenie mieliśmy od kilku turystów, jakby w krótkim odcinku, wymiarze czasowym, w granicach 3 prawie minut. Naocznych świadków? No można powiedzieć, że naocznych świadków, którzy do nas wykonali telefony, informując, że na zboczu Śnieżki wydarzył się wypadek z informacją, że prawda, paralotniarz no, uległ wypadkowi. Że jest to zbocze Śnieżki, no, nie było dokładnej precyzji miejsca. Mówiono, że od tego szlaku prowadzącego na Śnieżkę w formie zakosów jakieś 50 metrów w kierunku jakby na północ, czyli w rejon jakby na kocioł Łomniczki patrząc. Ratownicy zostali powiadomieni przez nas. Udali się na miejsce zdarzenia. Po dotarciu na miejsce zdarzenia okazało się, że obrażenia, których poszkodowany doznał, no, chyba spowodowały jego zgon. Po ocenie ratownicy mi taką informację przekazali, a więc nic nam nie pozostało innego, jak tylko zabezpieczyć teren i dokonać formalności, które z tego typu są związane, czyli powiadomienie policji, no i dalej procedura, która postępowania prowadzenia policji. Byliśmy przygotowani przy współpracy z pogotowiem ratunkowym, bo też oni posiadali takowe zgłoszenia od turystów. Był wezwany się LPR z Wrocławia. W informacji, kiedy ratownicy im przekazali, że nie ma funkcji życiowych, śmigłowiec został odwołany. To tak, no, zbocze Śnieżki jest dosyć charakterystyczne, w ogóle sam szczyt Śnieżka jest dosyć charakterystycznym terenem, a szczególnie same zbocze, zresztą stąd dwa szlaki, droga jubileuszowa, powiedzmy forma łagodniejsza, czy też zakosami, zresztą szlak po remoncie chyba w tym roku. Natomiast no, nie powinno się zbaczać ze szlaków turystycznych, bo więc wielkie gołoboża, no, w przypadku tego paralotniarza, no, to jakby sytuacja była chyba jasna, on dokonał jakiegoś lotu z jakimś tam zamiarem, którego my nie znamy. Jakie były przyczyny i skutki tego też nie, my nie znamy i pewnie się nie dowiemy. No niestety, no, tylko można z przykrością stwierdzić, że jest to wypadek ze skutkiem śmiertelnym.